1. Przed zamkiem. Witam serdecznie na zamku Krzysztopór w Ujeździe. Zapraszam na spacer po tajemniczych ruinach największej w Polsce warownej rezydencji magnackiej. Proszę stanąć przodem do bramy głównej, tak aby kasy biletowe mieć za sobą. Spójrzmy na szare, kamienne płaskorzeźby po obydwu stronach bramy. Po lewej znajduje się krzyż, po prawej topór. Razem tworzą nazwę zamku Krzysztopór, wskazując nam jednocześnie na jego fundatora Krzysztofa Ossolińskiego. Pozostańmy w tym miejscu na chwilę, a ja opowiem Państwu o tej znaczącej postaci. Żył na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy ród Ossolińskich, herbu Topór, osiągnął szczyt potęgi. Krzysztof sprawował m.in. urząd wojewody sandomierskiego, a jego przyrodni brat Jerzy – kanclerza wielkiego koronnego. Obaj byli gorliwymi wyznawcami katolicyzmu i przeciwnikami innowierców, stąd zapewne znak krzyża przy bramie. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że Krzysztopór początkowo nazywany był Krzysztoforami od Christophoros, łacińskiej wersji imienia właściciela. Budowę rezydencji rozpoczęto w latach 20. XVII wieku, a zakończono w roku 1644. Data 1631, wyryta pod toporem, upamiętnia prawdopodobnie jedynie zakończenie budowy wieży zegarowej. Kto projektował Krzysztopór? Właściwie nie wiadomo. Czasami przywołuje się nazwisko Wawrzyńca Senesa, pracującego w tym czasie dla Ossolińskich, a sprowadzonego przez nich do Polski z dalekich Włoch. Kimkolwiek by nie był twórca Krzysztoporu, znał świetnie światowe trendy. Stworzył bowiem pierwszą poza Włochami budowlę typu Palazzo in Fortezza, czyli pałac otoczony fortyfikacjami. Kamienno-ziemne fortyfikacje widzą Państwo po bokach budowli. Pałac zaraz pójdziemy zobaczyć. Przedtem zwrócę jeszcze Państwa uwagę na znak w kształcie litery W, umieszczony obok krzyża. Niektórzy twierdzą, że pochodzi z żydowskiej kabały i symbolizuje wieczne trwanie. Inni wskazują, że znak razem z krzyżem tworzy herb Dębno, którym posługiwała się matka Krzysztofa Ossolińskiego, Jadwiga. Udajmy się teraz przez bramę główną na zamkowy dziedziniec. Tam włączmy nagranie numer 2. 2. Dziedziniec. Jesteśmy na dziedzińcu zamkowym. Rozejrzyjmy się po nim, ale nie wchodźmy jeszcze do żadnego z pomieszczeń. Dziedziniec, który się przed nami rozciąga, ma kształt trapezu. Wzdłuż jego boków, po lewej i po prawej stronie, wznoszą się piętrowe oficyny, czyli zabudowania gospodarcze. Właściwy zaś pałac stoi na wprost nas. Jest wyższy od oficyn o jedną kondygnację. Gdybyśmy mogli spojrzeć z lotu ptaka, zobaczylibyśmy, że pałac postawiono na planie prostokąta i od północnego zachodu połączono z wieżą ośmioboczną. Natomiast po środku budowli wytyczono dziedziniec w kształcie elipsy. Na ścianach pałacu zachowały się ślady boniowania, czyli takiego profilowania tynku, aby przypominał duże, uformowane ręką człowieka kamienie. Widzimy też prostokątne nisze oraz otwory w kształcie koła i czterolistnej koniczyny. Zwróćmy jeszcze uwagę na półkoliście zamknięte bramy, znajdujące się symetrycznie po obu stronach pałacu. Powozy gości wjeżdżały przez tę z prawej strony i zatrzymywały się przy reprezentacyjnej klatce schodowej. Następnie objeżdżały eliptyczny dziedziniec i opuszczały pałac bramą po lewej. Oczywiście wszystko dla wygody szlachetnie urodzonych. Kontynuujmy zwiedzanie. Stańmy twarzą do bramy, którą tu weszliśmy. Na prawo od niej, parę metrów dalej, znajduje się zejście w dół. Udajmy się przez nie schodami do zamkowych podziemi. Na dole proszę skręcić w prawo i zatrzymać się przy dużym kamieniu, leżącym po środku pomieszczenia.
Tam proszę włączyć nagranie numer 3. 3. Stajnia. Jesteśmy w stajni, jednej z dwóch na terenie zamku. My zeszliśmy tutaj po schodach. Pierwotnie konie sprowadzano z poziomu dziedzińca wykutą w skalę pochylnią, aby nie uległy jakiemuś wypadkowi. W krzysztoporskich stajniach mieściło się ponoć do 200 koni. O wszystkie dbano bardzo pieczołowicie. Żłoby znajdowały się przy ścianie naprzeciw okien. Nad każdym żłobem zawieszono lustro, aby światło wpadające z odpowiednio ukształtowanych od strony dziedzińca otworów okiennych rozświetlało ciemne piwnice. Ruszmy do kolejnego pomieszczenia. Na ścianie z oknami w połowie długości pomieszczenia znajdują się schodki prowadzące na górę. Proszę ich dobrze wypatrywać, a następnie wspiąć się nimi na niewielki dziedziniec. Tam proszę włączyć nagranie numer 4. 4. Kaplica. Dotarliśmy na dziedziniec gospodarczy. W czasach świetności zamku krzątała się tutaj służba. Rąbano drewno, gdakały kury. Czasami dało się tu jednak słyszeć dźwięki jakby z innego świata. Kościelną muzykę. Skąd dobiegała? Stańmy tyłem do schodów, którymi przyszliśmy. Muzykę było słychać z wieży po prawej. Wystaje ona nieco poza mury pałacu. Na jej piętrze mieściła się kaplica zamkowa. Jak już wspominałem, budowniczy Krzysztoporu, Krzysztof Ossoliński, był wiernym sługą Kościoła katolickiego. Ufundował między innymi klasztor franciszkanów reformatów w niedalekiej Stopnicy. Wspomagał też kilka innych klasztorów. Zmarł w 1645 roku, czyli rok po zakończeniu budowy zamku. Został pochowany w kościele karmelitów w Krakowie. Zanim opuścimy to miejsce, wspomnę, że taki sam dziedziniec gospodarczy, tyle że ukształtowany jak w lustrzanym odbiciu, znajduje się po drugiej stronie pałacu. Projektant zadbał o jego symetryczną budowę. Za kaplicą albo na lewo od niej, w zależności od tego, jak Państwo stoją, na murze znajduje się nieduża tabliczka, a obok niej przejście ze schodami. Udajmy się nimi w dół. U podnóża schodów skręćmy w prawo i zatrzymajmy się w następnym pomieszczeniu. Powtórzę, po zejściu schodami w dół skręcamy w prawo i zatrzymujemy się w kolejnym pomieszczeniu. Poznają je Państwo po sklepieniu z czerwonej cegły. Przechodząc, uważajmy na głowę. Tam proszę włączyć nagranie numer 5. 5. Pomieszczenia gospodarcze. Znajdujemy się w jednym z licznych pomieszczeń gospodarczych. Warto tutaj zwrócić uwagę na zrekonstruowane sklepienie. Wykonano je z cegły. Jak Państwo na pewno zauważyli, mury zamku wzniesiono z dwóch materiałów budowlanych – cegły i kamienia. Cegły wykonano na placu budowy w liczbie około 200 tysięcy sztuk. Kamień zaś to albo miejscowy piaskowiec, albo ozdobny piaskowiec kunowski. Cegły i kamienie spojono zaprawą murarską. Do jej przygotowania użyto ponoć miliona kurzych jaj. I jeszcze krótka dygresja. Od sklepienia pochodzi w języku polskim słowo sklep. Skąd taka nazwa? Po prostu w dawnych czasach sklepy urządzano w przesklepionych piwnicach lub pomieszczeniach na parterze. Stańmy teraz tyłem do kierunku, z którego przyszliśmy. Przed sobą mamy niskie przejście do następnego, sklepionego pomieszczenia. Udajmy się tam, uważając na głowę. Następnie skręćmy w pierwszy korytarz po prawej. Właściwy kierunek wskazuje tablica z żółtą strzałką. W kolejnym pomieszczeniu proszę wybrać numer 6. 7. Korytarz. Jesteśmy na rozwidleniu korytarzy. W tym mrocznym miejscu zatrzymam Państwa na krótką chwilę. Jak mówi legenda, taki korytarz łączył przed 400 laty zamek Krzysztopór Krzysztofa Ossolińskiego ze stojącym w Ossolinie zamkiem jego przyrodniego brata Jerzego. Opuśćmy już podziemia.
Skręćmy tutaj w lewo i ruszmy zgodnie z biało-zielonymi oznaczeniami drogi ewakuacyjnej. W następnym pomieszczeniu idźmy dalej zgodnie z oznaczeniami przeciwpożarowymi, czyli skręćmy w lewo w długi, opadający korytarz. Jest on po obu stronach oświetlony lampami. W tym długim korytarzu powróćmy jeszcze na chwilę do wspominanego korytarza między zamkami w Krzysztoporze i w Ossolinie. W linii prostej obydwie warownie dzieli odległość ponad 14 kilometrów. Czy możliwe było wykonanie tak długiego podziemnego tunelu w świętokrzyskich skałach? No cóż, w legendzie wszystko jest możliwe. Na dole korytarza wybierzmy numer 8. 8. Wieża. Jesteśmy w ośmiobocznej wieży. Stoi ona na bastionie zwanym Wysokim Barbakanem lub Rondlem. W wieży tej oraz w budowli łączącej wieżę z pałacem znajdowały się najbardziej reprezentacyjne komnaty. Kiedyś wieża była oczywiście podzielona sklepieniami i stropami na kondygnację. Według najpopularniejszej krzysztoporskiej legendy to właśnie tutaj szokował gości szklany sufit, który pełnił funkcję akwarium z egzotycznymi rybami. Proszę więc spojrzeć w górę i spróbować sobie to wyobrazić. Udało się? Czas na dalsze zwiedzanie. Przy tabliczce z numerem 4.9 znajdują się schodki prowadzące w dół. Zejdźmy po nich, a u podnóża schodów wybierzmy numer 9. 9. Źródło. Szum wody w tym miejscu nie dochodzi z legendarnego akwarium, ale ze źródła bijącego spod naszych stóp. Nosi ono nazwę Krzysztoporzanka i słynie nie tylko z doskonałego smaku, ale i z właściwości leczniczych. Czysta woda była dla mieszkańców zamku o wiele cenniejsza od efektownego, ale bezużytecznego akwarium. Woda decydowała o być albo nie być prawdziwej twierdzy, a jak pamiętamy, Krzysztopór zbudowano w końcu jako pałac w fortecy. Przez tysiąclecia to właśnie brak dostępu do wody lub pożywienia był przyczyną upadku nawet najpotężniejszych warowni. W ujeździe, dzięki zagospodarowaniu źródła, nie trzeba było drążyć w skale głębokiej studni. Wodę wykorzystywano również do upiększenia zamku. Wypływała ona poza mury piękną kaskadą, by w ogrodach zasilać eliptyczną sadzawkę. A teraz wróćmy schodkami, którymi tu przyszliśmy, do wieży ośmiobocznej. W wieży skręćmy w pierwsze przejście po lewej. Jest przy nim tabliczka z numerem 4.10. Przejście doprowadzi nas piętro wyżej. U góry zatrzymajmy się przy metalowej barierce i włączmy nagranie numer 10. 10. Wieża. Jesteśmy ponownie w wieży ośmiobocznej. Tu proszę stanąć w takim miejscu, aby za sobą mieć barierkę, a przed sobą długi korytarz i w oddali wieżę zegarową, przez którą weszliśmy do zamku. Stoimy dokładnie na osi symetrii budowli. Warto tutaj wspomnieć, że Krzysztof Ossoliński był nieodrodnym synem swojej epoki i podzielał jej zainteresowanie wszelkimi tajemnymi naukami, w tym magią liczb. Mówi się, że Krzysztopór miał tyle okien, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni, sal wielkich tyle, ile miesięcy, a jego cztery narożne baszty odpowiadały liczbie pór roku. Teraz udajmy się prosto w kierunku schodów, które wyprowadzą nas na zewnątrz, na tak zwany dziedziniec eliptyczny. Tam proszę zatrzymać się po środku tego dziedzińca, włączając numer 11. 11. Dziedziniec eliptyczny. Znajdujemy się w centrum pałacu na dziedzińcu eliptycznym. Fundator Krzysztoporu urządził tutaj galerię rodową. Jak wyglądała? Proszę przyjrzeć się ścianom pomiędzy parterem a pierwszym piętrem.
Znajdują się tam prostokątne nisze z napisami, które nawet stąd można odczytać. Upamiętniają one przodków, krewnych czy powinowatych, ossolińskich i brzmią chociażby tak. Janowi z Sienna Sienieńskiemu, wojewodzie podolskiemu, ojcu matki mej najmilszej, 1600, w honor domu jego i pamięci. 40 podobnych inskrypcji umieszczono pomiędzy parterem a pierwszym piętrem oraz pomiędzy piętrem pierwszym a drugim. Nad każdą znajdowało się alegoryczne malowidło oraz portret opisywanej osoby. Malowidła umieszczono w dużych, prostokątnych niszach, a portrety na medalionach w kształtach okrągłym i czterolistnej koniczyny. Zanim pójdziemy dalej, proszę jeszcze spojrzeć na niebo. Czy widzą Państwo tę wielką dziurkę od klucza, nakreśloną murami budynku? Znając skłonności Ossolińskiego do magii i tajemniczych symboli, nie jest ona dziełem przypadku. Stańmy teraz tak, aby mieć wieżę zegarową przed sobą, a korytarz, z którego przyszliśmy, za plecami. Ruszmy w lewo. Idziemy na wprost pod dwoma łukami. Po przejściu przez nieduże pomieszczenie dotrzemy na kolejny dziedziniec gospodarczy. Na tym dziedzińcu skręćmy do pierwszego pomieszczenia po lewej, a następnie włączmy nagranie numer 12. 12. Kuchnia. Po wizycie w najbardziej reprezentacyjnej części pałacu przyszedł czas na odwiedziny w kuchni. Stańmy tyłem do metalowych schodów. Że właśnie tutaj była zamkowa kuchnia, świadczą znalezione w pomieszczeniu fragmenty glinianych naczyń oraz kafli z pieca chlebowego. Piec ten znajdował się przy przeciwległej ścianie. Dania, które w kuchni przygotowywano, trafiały do pałacowych sal dzięki windom towarowym zamontowanym w murach. Ossolińscy nie stronili od takich unowocześnień. Warto wspomnieć, że znany już Państwu brat przyrodni Krzysztofa Ossolińskiego, kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński, zainstalował w swoim warszawskim pałacu windę osobową, czym zadziwił nie tylko mieszkańców stolicy. W Krzysztoporze dźwigów osobowych nie ma, więc na piętro udajmy się teraz metalowymi schodami. Niestety do naszych czasów nie zachowała się żadna z zamkowych klatek schodowych. A szkoda, bo na pewno czymś się wyróżniały. Wiemy, że chociażby główna klatka miała niezwykły kształt łabędziej szyi. U góry schodów włączmy nagranie numer 13. Tutaj przejdźmy po metalowej kładce do pierwszego pomieszczenia ze stropem. Znajdujemy się na dawnym pierwszym piętrze pałacu. Tu, gdzie obecnie jest zawieszona w powietrzu metalowa kładka, była podłoga komnaty. Zatrzymajmy się w pierwszym pomieszczeniu za kładką. Przystanek ten robimy po to, by zobaczyć szyb po wspominanej windzie towarowej. Znajduje się on w murze naprzeciw okna. Przejdźmy do kolejnego, dużego pomieszczenia, w którym proszę uruchomić nagranie numer 14. 14. Sala balowa. Oto sala balowa. Rozejrzyjmy się po niej. Elegancką salę balową umiejscowiono w pawilonie łączącym pałac z wieżą ośmioboczną. Niestety nic nie możemy powiedzieć o wystroju sali. Nie wiemy nawet, czy była tak wysoka jak teraz, czy oddzielona stropem od następnej kondygnacji. W każdym razie tętniła kiedyś życiem. W 1644 roku Krzysztopór był świadkiem zaślubin jedynego syna fundatora zamku, Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego, z Teresą Tarło. Uroczystość zaszczycił swą obecnością król Władysław IV Waza. Kto wie, może tańczył w tej sali menueta, a w jadalni ulokowanej po sąsiedzku w wieży ośmiobocznej delektował się wyszukanymi potrawami. Warto wspomnieć, że ojciec pana młodego podarował nowożeńcom dość hojny prezent, mianowicie
zamek, który teraz zwiedzamy. Obróćmy się jeszcze i stańmy tyłem do wnętrza sali. Przed sobą widzą Państwo dziedziniec eliptyczny. Zachowały się balkony, z których można było obserwować zdarzenia na dziedzińcu. Przejazd wokół niego był pierwotnie sklepiony. Warto jeszcze zwrócić uwagę na dużą wnękę w murze po prawej. Był tu kiedyś kominek. Przejściem na prawo od kominka udajmy się do niewielkiego pomieszczenia, minimy je i zatrzymajmy się w większej sali z drewnianym stropem. Tam wybierzmy nagranie numer 15. 15. Sala nad oficyną. Jesteśmy w jednej z sal znajdujących się pomiędzy pałacem a oficyną. Tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, co widać za oknami zamku. Przy sprzyjającej pogodzie rozpościera się stąd ładny widok na Góry Świętokrzyskie oraz na rekonstruowane ogrody zamkowe. Góry Świętokrzyskie podchodzą pod sam zamek, najbardziej na wschód wysuniętym pasmem iwaniskim. To te porośnięte lasem pagórki na pierwszym planie. Pasmo wzięło swoją nazwę od miejscowości Iwaniska, które za Ossolińskich było centrum dużego majątku, w którego skład wchodził między innymi Ujazd. Kontynuujmy zwiedzanie w obranym uprzednio kierunku. Przejdźmy przez małe pomieszczenie i zatrzymajmy się w dużej komnacie z oknami po prawej i po lewej stronie. Tam wybierzmy nagranie numer 16. 16. Sala z posadzką. Tu zabawmy się w poszukiwaczy skarbów. Stańmy tyłem do okien od strony ogrodów i przed chwilą opisywanych widoków. Przed sobą mamy okna na dziedziniec gospodarczy. We wnęce pierwszego okna od prawej znaleźć można dwa złączone kamienie, biały i czarny. Podpowiem, że są przy podłodze. Czy udało się je Państwu odnaleźć? Jeśli tak, to wyjaśniam, że kamienie te są fragmentem oryginalnej posadzki, którą wykonano z dwóch rodzajów marmuru. Niestety, tyle pozostało z dawnego wystroju pałacowych wnętrz. A był on za pierwszych właścicieli olśniewający. Sprowadzono tutaj wszystko, co najlepsze. Kolorowe marmury, szlachetne gatunki drewna, drogie materiały, złoto i kamienie szlachetne. W końcu budowa zamku miała pochłonąć nawet kilka milionów polskich złotych. Ale Ossolińscy znani byli z zamiłowania do wystawności. Kiedy Jerzy Ossoliński wjeżdżał do Rzymu jako królewski ambasador, olśnił Rzymian ubiorem nabijanym diamentami, a konie z orszaku gubiły złote podkowy. Kanclerz ufundował także hebanowy ołtarz na Jasnej Górze. Idźmy dalej. Przejściem po prawej wejdźmy do baszty. Mińmy ją i udajmy się do długiego pomieszczenia z drewnianym stropem oraz oknami po lewej i po prawej stronie. Zatrzymajmy się w nim i wybierzmy numer 17. 17. Oficyny. Znajdujemy się w zamkowych oficynach. Oczywiście kiedyś pomieszczenie to było podzielone na wiele mniejszych sal, które, jak przypuszczamy, pełniły rolę pokoi gościnnych. W murze od strony dziedzińca zachowały się ślady po kominkach oraz kanałach grzewczych i wentylacyjnych. Tak wielką budowlę z kamienia ciężko było ogrzać. Wybrano rozwiązanie znane między innymi z zamku w Malborku. Do ogrzewania reprezentacyjnych pomieszczeń na wyższych kondygnacjach używano, równocześnie z kominkami, ciepłego powietrza unoszącego się kanałami z niżej położonych pomieszczeń. Przejdźmy teraz do końca oficyny i wyjdźmy na zewnątrz. Po wyjściu skierujmy się w prawo i wybierzmy numer 18. Powtórzę. Na zewnątrz skręcamy w prawo i wybieramy nagranie 18. 18. Bastion. Stoimy na jednym z bastionów. Przystańmy tak, aby szosę mieć po lewej stronie, a z prawej dobry widok na otaczające zamek mury.
Jak pamiętamy, Krzysztopór zbudowano jako Palazzo in Fortezza, czyli pałac w fortecy. Jak Państwo widzą, część mieszkalną, którą już zwiedziliśmy, otaczają kamienno-ziemne umocnienia w typie włoskim, popularnym na przełomie XVI i XVII wieku. Umocnienia tworzą pięciobok. W jego narożnikach znajdują się wysunięte poza mury również pięcioboczne bastiony. To na nich ustawiano działa, które mogły strzelać w trzech kierunkach, uniemożliwiając wrogom podejście pod mury. Każdy bastion ma swoją nazwę. I tak my stoimy na bastionie Szary Mnich. Przed sobą zaś, na drugim końcu oficyny, widzimy koronę. Dalej, idąc zgodnie ze wskazówkami zegara, są jeszcze bastiony Wysoki Barbakan, Oto dla Ciebie i Smok. Czy kiedykolwiek sprawdziły się w walce? O tym opowiem Państwu już wkrótce. Ruszmy drogą wzdłuż muru, tak aby oficynę, w której przed chwilą byliśmy, mieć po prawej stronie. Zatrzymamy się dopiero na następnym bastionie. Wspominałem już, że Krzysztof Ossoliński cieszył się zbudowanym przez siebie Krzysztoporem tylko rok. Niektórzy mówią, że miał szczęście, nie był bowiem świadkiem śmierci syna i grabieży zamku. Nad Rzeczpospolitą nadciągały ciemne chmury. Ale o tym za chwilę. Tymczasem powinni Państwo docierać do kolejnego bastionu o nazwie Korona. Proszę na nim podejść do barierki, za którą widać dwa samotne drzewa. Tam proszę włączyć nagranie numer 19. 19. Bastion Korona. Jesteśmy na bastionie Korona. Za murami widzą Państwo geometryczne wzory rekonstruowanego ogrodu zamkowego. Ogród w typie włoskim urządzono już w czasach ossolińskich. Zajmował ponad hektar. Do dziś zachowała się owalna kamienna sadzawka zasilana wodami krzysztoporzanki. Biała misa sadzawki jest stąd widoczna u podnóża ośmiokątnej wieży. Podpowiem, że ogród włoski w pełnej krasie można zobaczyć niedaleko stąd, na terenie Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Spójrzmy jeszcze na dwa drzewa rosnące na lewo od ogrodu. W cieniu tych drzew kryje się kamienna mogiła. W kwietniu 1944 roku okupacyjny niemiecki starosta z Opatowa wybrał się z ciężarną żoną na zwiedzanie Krzysztoporu. W drodze powrotnej ich samochód został ostrzelany przez partyzantów. Staroście nic się nie stało, żona i dziecko zginęli. W odwecie Niemcy rozstrzelali 74 Polaków, z tego 55 pod murami Krzysztoporu. Mogiła kryje zwłoki 19 ofiar, których rodziny nie zabrały z masowego grobu. Stańmy teraz tak, aby mogiłę mieć po lewej stronie. Przed sobą widzimy wieżę ośmioboczną z owalnymi otworami okiennymi na najwyższej kondygnacji. Ruszmy w jej stronę i zacznijmy obchodzić zamek tak, aby mieć go po prawej. Czas dokończyć opowieść o dziejach warowni. W 1649 roku Krzysztof Baldwin Ossoliński wyruszył na wyprawę przeciwko Kozakom i Tatarom. Zginął w bitwie pod Zborowem, dowodząc swymi husarzami. Jak mówi legenda, w noc po bitwie pod murami Krzysztoporu dał się słyszeć tętent koni i chrzęst zbroi. Strażnicy pomyśleli, że z wojny wraca gospodarz i opuścili most. Faktycznie ujrzano Krzysztofa Baldwina na ulubionym wierzchowcu. Rycerz nie wjechał jednak do zamku, tylko rozpłynął się we mgle. Po śmierci Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego Krzysztopór miał przed sobą tylko kilka lat świetności. Katastrofa zaczęła się już w połowie XVII stulecia, w czasie tzw. potopu szwedzkiego. Nowy właściciel zamku, z rodu Kalinowskich, poddał go Szwedom bez walki. Do ujazdu przybył wtedy nawet sam król Szwecji, Karol Gustaw. Jednak w trakcie odwrotu
Szwedzi ogołocili zamek z cennego wyposażenia i ozdób. W następnych dziesięcioleciach zubożony Krzysztopór przechodził z rąk do rąk. Wreszcie, w drugiej połowie XVIII wieku, w czasie walk konfederatów barskich z Rosjanami, zamek został zrujnowany i z ruin już się nie podniósł. Na zakończenie warto wspomnieć, że 90% murów Krzysztoporu zachowało się do dziś. Co to oznacza? Że istnieją realne szanse odbudowy tej niezwykłej na skalę światową budowli. Będziemy wtedy mogli powtórzyć słowa 17-wiecznego gościa Krzysztoporu, który o zamku napisał, że to elegantissima et bene munita arx, czyli najpiękniejsza i dobrze obwarowana twierdza. Dziękuję Państwu za wspólne zwiedzanie. Informuję, że audioprzewodnik został przygotowany przez lokalną grupę działania powiatu opatowskiego w ramach projektu Poznaj region z audioprzewodnikiem, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy osi czwartej LIDER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapraszam do skorzystania z pozostałych naszych audioprzewodników. Przybliżają one piękno Beskidu Gorlickiego. Audioprzewodniki można wypożyczyć w skansenie wsi pogórzańskiej w Szymbarku, w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu oraz w miasteczku Bobowa. Do usłyszenia!